wszystko gotowe. Już mały ręce trą, ładunek na dole, dobry mamy. Dzielne chłopaki, już na handszpaki trą, płyniemy chęt do lądu. Chodzi przede wszystkim o to, żeby wyciągnąć trochę dzieci sprzed komputerów, ze swoich przysłowiowych czterech ścian i zainteresować czymś dodatkowo. Wydaje się, że żeglowanie w województwie, które ma ambicje morskie i realizuje wiele celów związanych z morzem, ale także ma ogromny potencjał w postaci dużej ilości jezior, dużej ilości akwenów, po których można żeglować, także rzek, jak Nogat, jak choćby Wisła. To jest zasadniczy też cel, a przy okazji chcieliśmy bardzo, aby w ramach prowadzonej edukacji w szkołach, przy wsparciu nauczycieli, trenerów, także instruktorów rekreacji, być może nawet pracowników klubów, uczniowskich klubów sportowych, nauczyli się po pierwsze samego żeglowania, ale także posiedli wiedzę w zakresie na przykład ekologii, geografii, także biologii. Do Lowlands Low, do Lowlands Low, płyńmy chęć do Lowlands Low. Realizujemy także inne cele, te, które są związane z rozwojem osobistym, a więc wykształcenie takich cech, które są istotne nie tylko dla żeglowania, ale istotne w całym dorosłym życiu. Jak odpowiedzialność za załoganta, jak odpowiedzialność za sprzęt, który się powierza dzieciom, jak choćby przecież nie tanie łódki. Konieczność sprawdzania stanu technicznego takiej łodzi, sumienność, obowiązkowość, punktualność. Wydaje się, że to są takie cechy uniwersalne, których na pewno żeglarstwo uczy. Te dzisiejsze regaty i ta edukacja żeglarska, która została zapoczątkowana przez ten projekt, będzie doskonałą kontynuacją tego wszystkiego, co działo się tutaj wiele lat temu i w PCM Garczyn, czyli w Garczynie, jako tym ośrodku szkoleniowym, ale też na wszystkich jeziorach, które są przecież tutaj dookoła nas. Jesteśmy na terenie Morza Kaszubskiego, na terenie Krzyża Jezior Kaszubskich, więc to wszystko dopełnia tego, o czym też pan marszałek tak pięknie mówił, o tej odpowiedzialności, o tym uczeniu się życia na wodzie, bo przecież pływanie, czy to na żaglówce, czy na statku, to jest doskonała okazja do tego, żeby uczyć się życia, uczyć się odpowiedzialności za wspólnotę, która jest stworzona na małej łodzi, na dużym statku, ale też w tej naszej lokalnej społeczności. Płyńmy chęć do Lowlands Low.